I kolejna rzecz, ciekawostka, nad którą się tutaj chwilę zastanowimy, to jest malowanie samolotu RWD-5. Przede wszystkim jego kolor czasami podawany był jako beżowy, czasami jako srebrny. No dzisiaj już raczej oczywiste jest to, że był to kolor srebrny, dlatego że ten samolot był malowany lakierem aluminiowym. Taki lakier był najlżejszy, więc rozsądne jest, że przy walce o każdy kilogram masy samolot był malowany lakierem jak najlżejszym. Druga sprawa, która budzi kontrowersje, to jest kolor znaków rejestracyjnych na tym samolocie. Czy były one czerwone, czy były one czarne? Starsze publikacje, tak jak te, które tutaj widać, jak również sam rysunek komiksowy narysowany no, w czasie jeszcze chyba nawet trwania przelotu lub bezpośrednio po nim, pokazują, że znaki rejestracyjne były czerwone. Nowsze publikacje pokazują, że te znaki były czarne. Logika jest taka, że znaki mogły być czerwone, dlatego że kolor czerwony jest lepiej widoczny na tle akwenu. No ale jeżeli popatrzymy sobie na te dwa zdjęcia, to widać pewien kontrast pomiędzy znakami na skrzydle, a znakami na kadłubie. To są wybrane zdjęcia, które są najwyższej jakości. Stąd wysunąłbym teorię, że prawdopodobnie mogło być tak, że znaki na kadłubie były czarne, a na płacie czerwone. Nie ulega natomiast wątpliwości, co widać dokładnie tutaj, że po przerobieniu samolotu na dwumiejscowy znaki na kadłubie były namalowane od nowa. One były krótsze. Druga sprawa, która jest ciekawa, to są golenie podwozia. One na publikacjach przedstawiane są w kolorze srebrnym, takim samym jak samolot. Natomiast w zasadzie na wszystkich wyraźnych archiwalnych zdjęciach te golenie mają ewidentnie kolor inny niż kadłub samolotu, zatem są albo czarne, albo ciemnoczerwone. No stara technologia fotograficzna koloru czarnego od czerwonego generalnie nie odróżniała. Natomiast tylko na jednym zdjęciu, tym, które przedstawia samolot w Polsce udekorowany kwiatami, golenie podwozia wydają się być srebrne. Może ze względu na odbicie światła. I ostatnia sprawa to jest logo aeroklubu, które było malowane na samolocie. Ono na każdym zdjęciu wygląda inaczej. Prawdopodobnie z lewej i prawej strony było ono inne. Natomiast generalnie raz wyraźnie jest to logo jasne na ciemnym tle, a raz ciemne na jasnym tle. No ale tutaj kwestia zastosowania błyszczącej farby mogła spowodować to, że odnosimy obecnie takie wrażenie. Najdziwniej wygląda to na zdjęciu z lotniska w St. Louis, które tutaj widać, gdzie generalnie w ogóle nie widać, żeby to logo aeroklubu miało jakiekolwiek tło i tak też jest to na niektórych planach i modelach później przedstawiane. Natomiast może to też wynikać z tego, że na przykład to logo nie wyszło na zdjęciu i później zostało dorysowane. No taki retusz był w tamtych czasach czymś dosyć powszechnym. Pamiętajmy, no, że te zdjęcia miały dość spory wydźwięk propagandowy.